Bóg zmartwychwstania. Ofiarowanie Izaaka przez Abrahama, o czym tak wzruszająco donosi pierwsza księga Mojżeszowa, jest przecudnym wzorem ofiarnej śmierci naszego Pana Jezusa na Golgocie, a uniknięcie śmierci jest symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Szczególne błogosławieństwo, którym zostało nagrodzone posłuszeństwo Abrahama, obrazuje nieskończone błogosławieństwa dla wierzących na podstawie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Izaak był ochotnym naczyniem w rękach ojcowskich, gdy się wspinał z nim na górę. Dwukrotnie jest napisane i szli obaj razem. I szli obaj pospołu. Podobnie Pan Jezus Chrystus stał się posłusznym i ochotnym ofiarnym barankiem Bożym, którego każdy krok na drodze do Golgoty pozostawał w zgodności i w społeczności z Bogiem i Ojcem. W Izaaku zostały potwierdzone obietnice dane Abrahamowi od Boga. W nim mają znaleźć swe spełnienie, o którym było powiedziane: w Izaaku tobie będzie nazwane nasienie. Gdy przyszła godzina wypróbowania, Abraham wierzył i ufał mocy Bożej, która ma moc nad śmiercią, uważając, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też w podobieństwie zmartwychwstania przyjął. List do Hebrajczyków 11:19. Pismo Święte mówi kilkukrotnie o Abrahamie jako o wielkim wzorze wiary, ponieważ bez zastrzeżeń wierzył obietnicom Bożym. Gdy Pan obiecał mu w jego podeszłych latach syna, uwierzył przyrzeczeniu, choć po ludzku sądząc było to niemożliwe. On jednak wierzył przeciwko nadziei w nadzieję, jak mówi nam list do Rzymian, 4 rozdział, 10 werset. To jest prawdziwa wiara, która ufa bezwzględnie Słowu Bożemu, nawet wtedy, gdy ludzka logika nie znajduje żadnego wyjścia. Słowo Boże jest w każdym wypadku pewną, niezbitą prawdą. Abraham liczył się z tym faktem i wówczas, gdy Bóg zażądał jego syna Izaaka na ofiarę. Dlaczego u nas tak często zdarza się, że nasza wiara tak mało równa się wierze Abrahama? Pochodzi to stąd, że zamiast bez zastrzeżeń wierzyć obietnicom Bożym, zaczynamy rozumować zgodnie z logiką, co tylko szkodzi naszej wierze. Oby Pan darował nam, abyśmy w prostości spolegali na Jego Słowie. Wszystka bowiem mądrość ludzka przemija, ale Słowo Pańskie trwa na wieki, jak mówi nam pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Już w owych dawnych czasach możemy zauważyć piękną wiarę w Boga zmartwychwstania. Nic dziwnego, że w tej sytuacji anioł pański zawołał na Abrahama po raz drugi z nieba, aby w wielkim dniu wiary dać mu błogosławieństwo, które znaczeniem i rozmiarem przewyższało dawne obietnice. Wszystko było mu dane w Izaaku, którego Abraham odebrał poniekąd jako powstałego z martwych. Ponieważ to uczyniłeś, a nie sfolgowałeś synowi twemu, jedynemu twemu, rzekł anioł, błogosławiąc, błogosławić ci będę, a rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim, a odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. Już wcześniej w rozdziale 12, w wiersze 2 i 3, powiedziano Abrahamowi, że
Bóg rozmnoży go w naród wielki i rozrządzi błogosławieństwem tak, aby w nim były błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. W rozdziale 15 Bóg wezwał go, żeby spojrzał ku niebu i policzył gwiazdy. Jeżeli jest w stanie, do czego nawiązał swą obietnicę, tak będzie nasienie twoje. W rozdziale 22 po ofiarowaniu Izaaka nie tylko jest powtórzona ta obietnica, ale zostało dodane, że nasienie Abrahama posiądzie bramy swoich nieprzyjaciół, co oznacza, że Izrael będzie pierwszym ze wszystkich narodów na tej ziemi, po czym błogosławieństwo to kończy się słowami: błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. Do tego miejsca nawiązuje apostoł, pisząc do Galacjan, iż Bóg nie mówi i nasieniom, jako o wielu, ale o jednym i nasieniu twemu, którym jest Chrystus. Błogosławieństwo, które Pan dał Abrahamowi, było potrójne, lecz było ono związane z warunkiem, że Abraham podda się całkowicie pod kierownictwo Boże i jemu samemu będzie służył. Tak też Abraham uczynił. Dlatego w zupełności wypełniło się na nim błogosławieństwo Boże. Była to potrójna obietnica. Abraham miał być błogosławiony przez Boga. On sam miał być błogosławieństwem. Kto błogosławił Abrahama, miał być również błogosławiony przez Boga. Abraham dlatego otrzymał to potrójne błogosławieństwo, gdyż nawet w najcięższej godzinie wierząc posłuchał Boga. On sam stał się błogosławieństwem w myśl wielkiego błogosławieństwa polegającego na tym, że Bóg w ofierze Izaaka pokazał mu przyszłego odkupiciela, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa. Przez niego, potomka Abrahama, Chrystusa Jezusa, przyszło błogosławieństwo na wszystkie następne pokolenia, nie tylko na lud izraelski, lecz także na wszystkie narody. Przez niego, potomka Abrahama, Chrystusa Jezusa, przyszło błogosławieństwo na wszystkie następne pokolenia, nie tylko na lud izraelski, lecz także na wszystkie narody. Jednak nie przeoczymy tego, że i drugie błogosławieństwo ma także dla nas niezwykle ważne znaczenie, bo i my odbieramy zbawienie i błogosławieństwo Boże nie tylko dla siebie samych, lecz także winniśmy być, podobnie jak Abraham, błogosławieństwem dla innych, dla ich zbawienia. Jak mogło błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przejść na narody? Tylko na mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, którego wspaniałym symbolem jest Izaak. W nim, umarłym i zmartwychwstałym, są zakotwiczone wszelkie nasze błogosławieństwa, dlatego też, gdy Jezus w dzień swego zmartwychwstania wieczorem stanął pośrodku swych uczniów, dwukrotnie mógł zawołać do nich: pokój wam. I potem wysłać ich w świat, aby głosili poselstwo o odpuszczeniu grzechów. Jak to nam mówi Ewangelia według Jana, 20 rozdział, 19 do 20 wersetu. Nie bój się, zadźwięczało później łagodnie w uchu Jana, gdy załamał się w obliczu jego zatrważającego majestatu sędziowskiego. Nie bój się, ja jestem ten pierwszy i ostatni, i żyjący, i byłem, a byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków, mam klucze piekła i śmierci. Tak i nasze nadzieje gruntują się jedynie na zmartwychwstałym Chrystusie. Jeśli Chrystus nie jest zbudzony, mówi apostoł, daremna jest wiara wasza i jeszcze jesteście w grzechach waszych. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 17 werset. Największym wydarzeniem w historii świata i wieczności jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Pana. Nigdy w przeszłości nie stało się nic większego
i nigdy w przyszłości nie stanie się nic większego. Krzyż na Golgocie był przełomową chwilą w historii wielu narodów. Ma też być punktem zwrotnym w historii każdego pojedynczego człowieka. Jeśli w twoim życiu śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty nie jest punktem zwrotnym, jeśli w twoim życiu Chrystus ukrzyżowany nie stał się twoim jedynym zastępcą i zbawicielem, to czym prędzej przyjść do Pana Jezusa po pojednanie? Chrześcijaństwo wywarło ogromny wpływ na pogaństwo. Człowiek z natury pozostał taki sam, aby w pełnej mierze być uczestnikiem ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa, trzeba poznać swe grzechy i wyznać je. Nad krzyżem Golgoty zostało napisane płomiennymi głoskami: sprawiedliwość i prawda, łaska i pokój. Na Golgocie sprawiedliwość i pokój pocałowały się, jak mówi Księga Psalmów 85:10. Świętym i sprawiedliwym wymaganiom Bożym stało się zadość, a ten, kto szuka zbawienia i ratunku, ma zapewniony kosztowny pokój duszy. Jakaż przystępność Boża, jakaż łaska godna uwielbienia, niech będzie chwalebne imię Odkupiciela, wiecznie sławione i wielbione. Dlatego też dobrze każdemu, kto opiera się na umarłym i zmartwychwstałym Chrystusie. Wierzący wie, że Jezus Chrystus wydany jest dla jego grzechów na śmierć, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia jego. List do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. Może więc poświadczyć, że umarł z Chrystusem i jest wzbudzony, co wyznaje w chrzcie swoim. Odnośnie do ostatniej myśli godne uwagi jest nawiązanie apostoła Piotra do potopu i uratowania Noego i jego bliskich przez wodę, czyli przez to, co wszystkim innym ludziom przyniosło śmierć. Wody potopu przeszły nad starym światem i przyniosły zagładę wszystkiemu, co żyło, lecz z tego stanu śmierci wyłonił się nowy świat. Bóg napełnił nowy świat życiem, które wywiódł ze śmierci, zachowani przez wodę, przez tę samą wodę, co niewierzącym przyniosła zagładę. Noe znalazł ze swą rodziną miejsce spoczynku na ziemi, która wystąpiła w nowej piękności z wód śmierci, czego teraz chrzest wzorem będąc zbawia nas, kończy apostoł swe rozważanie, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który jest na prawicy Bożej, wstąpił do nieba, podbiwszy sobie aniołów i zwierzchności i mocy. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 21 do 22 wersetu. W sprawozdaniach pierwszej księgi Biblii często znajdujemy symbole ważnego faktu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jego znaczenie nie może być przecenione. Ten sam apostoł, który dowodzi, jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszcze jesteście w grzechach waszych, dodaje w następnym wierszu: zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie. Gdyby Chrystus pozostał w śmierci, nie pomógłby nikomu. Jeśli by tak faktycznie było, wtedy byłby zatwierdzony i zapieczętowany nasz wieczny zgon. Teraz, dalej, apostoł zwycięsko wywodzi, Chrystus jest wzbudzony z martwych. Fakt ten niezbity jest, za co niech będą Bogu wieczne dzięki. Bóg, który ożywia umarłych, wzbudził także Syna swego z umarłych i może w mocy zmartwychwstania Chrystusa nadać życie wszystkim tym, którzy w Niego wierzą. Co znaczy wierzyć w Boga, który ożywia umarłych? Tego już przed wiekami doświadczył Abraham.
gdy Bóg oznajmił mu i jego żonie w ich starości zupełnie przeciwne naturze urodzenie syna i dziedzica. Wtedy nie patrzył na ciało swoje już obumarłe, mając około 100 lat. List do Rzymian, 4 rozdział, 19 werset. Tylko wierząc dał Bogu cześć i doznał, że Bóg dotrzymał swojej obietnicy. W Abrahamie mamy nowy początek, nie ten, co w Adamie, stworzenie rodzaju ludzkiego z prochu ziemi, ale spłodzenie ludu z jednego, którego ciało częściowo obumarło. Dzieło Boże przedstawia w obrazie wielką, ewangeliczną prawdę o zmartwychwstaniu. To, że Bóg chciał stworzyć sobie jeden lud przez powstanie z umarłych. I w naszych czasach jest tak samo, jak było przed tysiącleciami. Bóg nie jest zmienny i dzisiaj jest On Bogiem, zmartwychwstania Bogiem, który wydobywa życie tam, gdzie natura jest bezsilna i panuje śmierć. Grzesznikowi, który jest umarły w przestępstwach i grzechach, daje życie. Dopóki sami trudzimy się i męczymy, dopóty pozwala nam iść własnymi drogami. Bóg może przyprowadzić nas do zastanowienia. Może pokazać nam, gdzie kończą się wszystkie nasze starania. Dopomoże zaś wtedy, gdy człowiek pozna, że sam nie zdoła nic zdziałać i jest przed Bogiem niczym, tylko zgubionym, zepsutym, zupełnie nieużytecznym stworzeniem. Dopiero wtedy nadejdzie godzina dla Boga, gdy człowiek taki jako bezsilny skieruje swe spojrzenie na Golgotę, gdzie Syn Jego cierpiał i umarł za grzeszników. Takiemu objawia Bóg ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dzięki wierze w Niego grzesznik odbiera życie wieczne i przez powstałego z umarłych Syna Bożego i człowieczego może nauczyć się poznać Boga zmartwychwstania. Dalszym pocieszającym faktem jest to, że wierzący na swojej drodze może wywiązać się z podobnych doświadczeń, tak jak Abraham, ojciec wierzących. Prawdziwy chrześcijanin powinien także utrzymywać przez całe życie i utrzymywać, że Bóg okazuje się potężnie w słabym. Własne usiłowanie prowadzi do zarozumiałości i poprzez to do zniesławienia Boga. Cicha ufność prowadzi do doświadczenia, jakie przeszedł psalmista, co wyraził słowami: tylko na Bogu spolega dusza moja, od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest skałą moją i wybawieniem moim, twierdzą moją. Tak mówi nam Księga Psalmów, rozdział 62, albo lepiej Psalm 62, wersety od 1 do 2. Tak samo mógł powiedzieć Abraham.